No i siema, siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, tym razem z cotygodniowych nowości. W dzisiejszym odcinku pokażę wam najpierw te wiadomości z tego tygodnia, z ETS-a i z ATS-a i następne wiadomości pokażę wam takie najważniejsze z poprzednich tygodni, tak żebym po prostu i ja był w temacie, co się teraz dzieje w ETS-ie, głównie w ETS-ie i też wy, jakbyście tam jeszcze nie słyszeli jakiejś informacji. Dlatego jeszcze przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda i na TikToka, a teraz już lecimy. No to pierwsza informacja jest akurat z ATS-a i właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy tak ciągle mieszali ATS, ETS i tak dalej. Dobra, no ale pierwszy tutaj post jest, tak jak powiedziałem, z ATS-a, a dokładnie z Teksasu i tutaj ten post skupia się na terminalach intermodalnych. Nie wiem, czy to jest dobrze na polski przetłumaczone, ale chodzi tutaj o coś takiego, że są takie jakby magazyny, gdzie parę środków transportu jest obok siebie jakby. Czyli na przykład pociągiem dowożone są na przykład kontenery i następnie rozwożone na miasto poprzez jakieś mniejsze, na przykład ciężarówki czy coś, wiecie o co chodzi. Szczerze, wcześniej chyba z tego co pamiętam nie było czegoś takiego w ATS-ie, przynajmniej nie widziałem na postach, żeby o tym było. W ETS-ie też na pewno czegoś takiego nie było. No tutaj tylko zdjęcia tak na szybko przejrzymy, bo tutaj nie ma co więcej mówić. No więc tyle. No nic specjalnego, no po prostu parę zdjęć, ładnie to oczywiście wygląda. Jeśli chodzi o DLC Texas, dalej jeszcze nie wiadomo kiedy wyjdzie. Dobra, lecimy dalej, tym razem do Montany i do miasta, chyba Missoula. Tak, do miasta. Generalnie tutaj też o tym mieście dużo nie będę mówił, generalnie no to jest najzwyklejsze miasto, gdzie z różnego rodzaju rzeczy będziecie mieli dostępne i będziecie mieli dostępne lasy, magazyny, jakieś fabryki, no wiadomo, takie standardowe, ale akurat tutaj bardzo fajne zdjęcia są, na przykład tutaj taka rzeczka mega fajnie wygląda. Ta rzeka jest, bardzo taki klimat oddaje na przykład z The Walking Dead'a, nie? Bo The Walking Dead też się dział na terenie całego USA i tam też bardzo podobny klimat był, także bardzo fajnie jest to zrobione. Co tutaj jeszcze? Tutaj fajne góry są w oddali zrobione. O, i widzę generalnie tą pizzerię tutaj, co jest. Jeśli chodzi o ten model, to z tego co wiem jest tylko w ATS-ie dodane, ale ostatnio jak byłem gdzieś na... albo to były Niemcy, albo to... nie, to była Francja, gdzieś prawa Francja, prawy górny róg Francji i na promocie też ta firma była zrobiona, w sensie ten sam prefab, więc nie wiem czy to... I to na pewno było miasto dodane przez promocję, więc widzę, że już tutaj z ETS-a też są modele wyciągane do ETS-a, to akurat jest spoko, bo nie, większość, naprawdę powiem wam szczerze, większość prefabów, które są i w jednej grze pasują do drugiej, tak jak na przykład właśnie te a la McDonaldy, nie? Dobra, lecimy do trzeciego posta i tym razem będzie to już ETS i bardzo fajna aktualizacja Hanoveru. Tak żebyście mniej więcej wiedzieli gdzie to jest mniej więcej taki północny środek, to jest właśnie Hanover, to miasto. No i właśnie ono zostało przebudowane, a dokładnie w ogóle nie przebudowane, tylko zrobione na nowo, tak samo jak Austria. Po prostu całe miasto zostało wycięte, no i od początku zostało ono zrobione. I tutaj bardzo fajna rzecz, do której może od razu przejdziemy. I tutaj zbudowali, generalnie miasto jest w tej zwykłej skali, czyli chyba 1 do 19 z tego co pamiętam, ale jest kawałek takiej Hanover Mess, nie wiem jak to się czyta, i to jest jedna z największych hal handlowych na świecie. I to generalnie zostało zrobione w skali 1 do 1 plus minus, więc... tutaj wskazuje na to, i tym bardziej, że oni tutaj coś takiego napisali, generalnie inaczej powiem. Jeśli chodzi o tą halę, ona się skupia na rzeczach takich, wiecie, innowacyjnych, tam są przedstawiane jakieś tam rzeczy, no standardowe, jak, no jak hala handlowa, nie? No i generalnie tutaj napisali, może ten obszar przyda się jeszcze w tym roku, kto wie. Więc tutaj raczej pokazują na to, że ono będzie jakby, będzie coś związane w tym roku jeszcze z tym obiektem, może jakiś event będzie. To by było moim zdaniem najgorsza rzecz zrobiona, w sensie taki event, że z niej albo do niej trzeba coś dostarczyć. To raczej by było po prostu przejście na łatwiznę, ale jak widzicie tutaj i jest nowy Renault, i jest nowy DAF pokazany przy tej firmie, w sensie przy tej jakby, no wiecie o co chodzi, przy tej hali. Więc to może oznaczać, że albo jakiś nowy pojazd zostanie w realu wypuszczony i też w ETS-ie, albo po prostu będzie jakiś dodatkowy event związany tylko z DAF-em i z Renault, bo to są te nowe ciężarówki, tylko akurat te Renault nie jest te najnowsze, bo z tego co widzę, a nie, to jest te najnowsze, dobra, te
Evolution, to nieważne. No ale mówię, no w każdym razie będzie na pewno coś związanego z tym miejscem w tym roku jeszcze dodane, bo samo tak jest powiedziało. I też bardzo fajnie to wygląda, szczerze muszę wam powiedzieć, naprawdę mi się podoba. Ale generalnie już wracamy ogólnie do miasta Hanover, tutaj widzicie m.in. ogromną kopalnię. I szczerze, wiecie, jest taka standardowa, m.in. na Going Iście, taka firma, która jest po prostu jakby taką kopalnią, nie? I ona się każdemu przejada, bo tam tyle, ile już było konwojów na Trackers MP przeprowadzonych i tak dalej. A tutaj naprawdę odświeżona, bo prawdopodobnie to jest mniej więcej ta sama kopalnia, tylko odświeżona, naprawdę ona wygląda mega, mega ładnie. Tutaj macie jakąś, nie wiem, coś z cementem związane, albo coś takiego, jakaś firma. Naprawdę fajnie jest to zrobione. Z tego, co przeczytałem, jeszcze zaraz wrócę, to centrum nie będzie dostępne, tylko będzie dostępne głównie tylko te obrzeża firmy. Jeszcze zaraz to doczytam, bo nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Tutaj w ogóle takie logo podobne do CD Projekt, tak mi się rzuciło w oczy, nie wiem. Tutaj macie już takie najbardziej, to nie jest centrum, tylko to jest takie bardziej, wiecie, wjazd do miasta, tak mi się wydaje to zrobione jest. No i jak widzicie, bardzo, bardzo dużo firm jest, więc to akurat jest na pewno na plus. Nie wiem, co to jest za bardzo. Jest niby tak napisane, że nie dotyczy to jednak centrum miasta i części południowej, ponieważ te obszary mają teraz zupełnie inny układ z nową gospodarką, która w rzeczywistości składa się z kilku unikalnych magazynów w WTS-ie. Czyli no, tutaj z tego, co napisali, mi się wydaje, że centrum jakoś tak szeroko dostępne nie będzie, tak jak na przykład, nie wiem, w Austrii było dostępne, nie? Dobra, lecimy do kolejnego postu teraz z ETS-a, ale też powiem wam odnośnie ATS-a, bo już tego posta nie otwierałem, ale w ATS-ie też jest dostępna aktualizacja pakietu DLC Krone, czyli dla osób, które mają te DLC kupione, będzie dostępne po prostu nowe rzeczy i aktualizacja tego, co już jest. W ATS-ie to będzie coś oczywiście innego, ale do tamtego już nie będę przechodził, bo jednak mnie to za bardzo nie interesuje, bardziej tutaj się skupię na ETS-ie. Zostały wprowadzone dwie nowe naczepy, które się nazywają Profi Liner Building i Paper Liner. To jest pierwsza naczepa, to jest druga. Szczerze to ta Paper Liner się troszeczkę może różni od firanki. Ona ta jest bardziej, tak mi się wydaje, zabudowana, nie wiem, w sensie taka jest... Nie wiem jak to powiedzieć. A tutaj ta jest oczywiście taką zwykłą, tylko po prostu z taką zabudową małą, żeby na jakieś cegły, czy na przykład na jakieś big bagi, nie? Muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie one wyglądają. Oprócz tego, jeśli chodzi o te DLC, zostały jeszcze wprowadzone 5 nowych rzeczy do akcesoria, w sensie do środka. Tutaj będziecie mogli zobaczyć 4. Jedna, drugie, trzecie. No i czwarty, nie wiem gdzie jeszcze piąta się podziała, po prostu nie pokazują, ale okej, szczerze to może jeszcze wygląda ładnie, ten bidon akurat z Krony mi się tak niezbyt podoba, no to jest taki zwykły, chyba od Goodyeara trochę lepszy, ale jeszcze wprowadzili coś takiego, zaraz tutaj, żeby wam dokładnie przeczytać. Ostatnio mieli wizytę w Niemczech, w Weltre, w jakimś tam mieście, właśnie w tej firmie, gdzie po prostu zrobili zdjęcia nowym naczepom i tej firmie. I teraz napisali jeszcze coś takiego, że zrobili tą samą firmę w ETS-ie. Ktoś, kto posiada pakiet DLC Krone, będzie mógł teraz dostarczać do i z tej firmy części, a także dostarczać zupełnie nowe naczepy w zakładzie produkcyjnym, w którym są one, które zjeżdżają po prostu z linii produkcji, czyli będzie gdzieś dostępna miasto w Niemczech, gdzie będzie właśnie dostępna ta fabryka i osoby, które mają te DLC, będą mogły sobie wjechać. Pewnie to będzie zrobione na tej zasadzie, co obok miasta Sztokholm jest firma, wielka firma Scania, tylko nie pamiętam, Sudertoile, jakoś tak się to nazywa, nie, z tego co pamiętam, nie, taka koło autostrady po prostu był zjazd i była wielka firma tam i tam tylko wjazd miały te osoby, które mają te DLC na Scanie, nie? Pewnie coś takiego będzie tutaj rozwiązane z tym Krone. Szczerze wam powiem, że naprawdę bardzo to ładnie wygląda. Tutaj starsze osoby na kanale o ten wjazd, co tutaj jest, mogą leciutko kojarzyć z tą firmą, którą ja robiłem do ETS-a, jeszcze tam jak miałem VS-kę. Nie wiem, może ktoś tam kojarzyć. Nie to, że jest podobnie zrobione, ale mniej więcej przypomina mi to tak plus minus to, co zrobiłem. Do nowych naczep oczywiście będzie też tuning dostępny, no to chyba jest logiczne. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o to. Przechodzimy do kolejnego posta, tym razem na szybko ATS. No i tutaj w Montanie przemysł wydobywczy. Po prostu w tym DLC też będzie dużo skupionych rzeczy, dużo firm skupionych na przemyśle wydobywczym właśnie, czyli na jakimś węglu, tam było coś o gazie napisanym, o talku, cokolwiek to jest, nie wiem w sumie co to jest, no ale w każdym razie tutaj takie firmy jak widzicie będą dostępne, będziecie mogli do i z nich coś dostarczać, także spoko. O, tutaj jest na
na przykład coś z elektroniką, ale to mi się, w sensie z elektrycznością, ale to akurat mi się wydaje, że po prostu obok jakiejś większej firmy jest taki transformator, czy jak to się nazywa. To akurat jest ostatnio bardzo często dodawane i w ETS-ie, i w ATS-ie, więc to akurat jest spoko, bo dodaje takiej mega rzeczywistości, nie? Że przy jakichś wjazdach do miast, czy przy jakimś takim w DLC Heart of Russia było bardzo dużo takich pokazywanych, nawet wam o tym mówiłem już kiedyś, ale właśnie nawet na promocie, nie? Jak się wjeżdża do jakichś większych spedycji, takich naprawdę wielkich, głównie firm, to są takie właśnie transformatory zrobione i to mega realnie wygląda. Tutaj na przykład macie dostępną tą firmę, która produkuje gaz, czy tam po prostu jakoś go tam, no coś związane z tym, bo widzę jakąś rafinerię z tyłu. No i w sumie tyle. Tam to zdjęcie bardzo fajnie wygląda. Dobra, lecimy dalej, tym razem do ETS-a znowu wracamy. No nawet na dwa posty wracamy do ETS-a. Generalnie to jest, to już zostało przedstawione prawie miesiąc temu, czyli nowe DLC z Bałkanami. Zostaną dodane 7, z tego co pamiętam, nowych państw: Słowenia, Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra, Kosowo, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina i Albania. Widzę, że oddzielnie tutaj Kosowo zrobili od Serbii, więc ciekawe jak to zostanie rozwiązane w grze, czy to po prostu będzie jakoś, wiecie, że będziecie wjeżdżali do Kosowa, tam dalej będą stały serbijskie, jakby wiecie, policja i tak dalej, czy to będzie jakoś tam wydzielony inny teren, nie? Bo jak ktoś nie wie o co chodzi, no to po prostu Kosowo to jest takie państwo, powiedzmy, które przez wojnę się oddzieliło od Serbii. No ale w każdym razie, już tutaj napisali, że od roku, czy tam od poprzedniego roku w każdym razie jest te DLC produkowane, już parę nowych zdjęć mogą pokazać. To jest bardzo ładnie zrobione, to mi się mega podoba. No, naprawdę ładnie to wygląda. Tutaj jakaś rzeczka, naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj jakoś akurat miasto i widać jakiś taki bardzo dziwny budynek, jakiś, nie wiem co to w sumie jest. O, i tutaj na przykład coś, co mnie bardzo cieszy, czyli centrum. Będzie można wjeżdżać do centrum. To jest bardzo fajne, bo mnie wkurza, szczerze wam powiem, w ETS-ie to, że bardzo mało miast, w sensie teraz już coraz rzadziej, ale większość takich miast jest niedostępnych wjazd do nich do centrum, nie wiecie o co chodzi. A mogliby zrobić coś takiego, że po prostu są jakieś sklepy, tak jak na przykład w Polsce, nie? Biedronka. Poland Rebuilding bardzo fajnie to rozwiązuje, bardzo, i Promoc chyba też, że wjeżdżacie może nie do centrum miasta, ale gdzieś do takich podcentrów, gdzie normalnie musicie się wykręcić i wjechać do na przykład do Biedronki, nie? Coś takiego też by w ETS jeszcze przydało, że właśnie jedziecie sobie o takimi na przykład uliczkami i tam gdzieś jest rozładunek w jakimś tam supermarkecie i musicie po prostu wykręcić i tam oddać ładunek. To by było spoko, bo naprawdę możecie po prostu przejechać się miastem, co jest po pierwsze bardzo fajne, bo i dźwięki są bardzo fajnie zrobione, bo już tam chyba w 1.40 w aktualizacji 1.40 zostało wprowadzone dźwięki dodatkowe, czyli po prostu, że wjeżdżacie do centrum, to słyszycie jeszcze dźwięki ludzi, jak rozmawiają, jakieś muzyki, wiecie o co chodzi. To jest akurat bardzo fajnie się przysłuży do tego. Po prostu w centrum wygląda to dużo ładniej, dlatego fajnie jakby dodali właśnie wjazd do centrów, do miast. Może nie takich typowo centrum, ale takich, wiecie, bardziej miejskich terenów. No i oczywiście tutaj też, to mi się wydaje, że to jest Chorwacja, bo w Chorwacji jest bardzo dużo takich domów. Właśnie takie domy nad morzem, bardzo fajne, takie a la villa, nie? Spoko to wygląda. I ostatnią rzeczą też bardzo fajną jest, którą równo miesiąc temu praktycznie dodało ETS, w sensie SCS do ETS-a, jest to tuning pack do Renault T. I z tego co widzę, to jest tylko na Renault T, czyli na ten nowe Renault, a na te starsze jeszcze nie ma. Nie wiem dlaczego tak zrobili. Może, nie wiem, może będzie kiedyś jakaś aktualizacja i po prostu to też przyniesie na te starsze. Bo z tego co pamiętam, Renault, te starsze nie mają żadnego tuning packu. Nie wiem, mogę się mylić, ale nie pamiętam, żeby było. O, i w ogóle teraz jest promocja, tam 10%. Jak ktoś chce kupić, to możecie kupić. Ja w sumie nie kupiłem, więc też na pewno kupię teraz. Dobra, bo już odcinek trwa długo dosyć, 16 minut, to ja spróbuję teraz jak najszybciej wam przedstawić. Bardzo dużo nowych rzeczy zostało wprowadzonych, m.in. lakiery, akcesoria, zewnętrzne części, takie jak progi boczne, osłony podwozia, zderzaki, błotniki, chlapacze, wydechy, osłony przeciwsłoneczne, osłony przednie, wykończenia, deflektory, przednie maski i kraty, orurowanie, listwy świetlne i osłony reflektorów. No i jeszcze tam parę innych rzeczy. I naprawdę powiem wam, że te DLC prezentuje się, przynajmniej wygląda, bo jeszcze na niego nie testowałem, ale wygląda jak najlepszy DLC z tuning packami do ETS.
Mercedesa, bo Scania akurat, powiem wam szczerze, ma bardzo fajny tuning, właśnie w sensie DLC na Scania ma bardzo fajny tuning i tutaj naprawdę powiem wam szczerze, że nie wiem, czy to nie wygląda lepiej. Po pierwsze te osłony na światła, to wygląda mega kozacko. Wszystkie takie tutaj osłony na szybę, jakieś światełka, które zaraz będziecie mogli zobaczyć, wygląda kozacko. Jeszcze tam przeczytałem, że będzie coś za darmo wprowadzone, chyba jakiś nowy interior, ale zaraz jeszcze wam to dokładnie przeczytam. Te orurowanie jest też kozackie, to tutaj na górze naprawdę, powiem wam, no to akurat tak średnio mi się podoba, ale naprawdę jest to zrobione mega, mega ładnie, mega fajnie to wygląda. No tutaj naprawdę przyłożyli się do tego, bo to jest kozackie, to też bardzo fajnie wygląda. O te światełko, o które mi chodziło. Zobaczcie, że już jak jakiś mod jest bardzo często spotykany w ETS-ie, w sensie taki popularny, to ETS, w sensie SCS też nawiązuje do tego moda w swoich DLC. Między innymi jak zostały wydane system megapaki, to tam bardziej SCS się przyłożyło do kabin akcesorii, jak ludzie zaczęli wydawać DLC, te mody po prostu na te światła takie tutaj, w sensie te takie LEDowe, długie, nie że światełko oddzielne, tylko że jeden długi pas, to i też teraz SCS zaczęło to robić, więc jak widzicie, oni patrzą na tę scenę moderską. Dodaliśmy do gry nowy wariant wnętrza, czyli po prostu nowy interior będzie dodany za darmo i on wygląda tak jak tutaj widzicie, nie wiem czy to to, no ale w każdym razie jakiś interior będzie za darmo dodany, nie? Prawdopodobnie o ten tutaj, bo jak widzicie, tutaj są nowe krzesła, które jeszcze takie są lepsze, bo ostatnio jak była ta aktualizacja z Renault Evolution, to tam były kozackie siedzenia, tutaj jeszcze lepsze są, więc spoko. No i dobra, słuchajcie, to już będzie koniec tego odcinka, trochę długi wyszedł, ale tutaj mieliśmy bardzo dużo postów i tak starałem się jak najszybciej je przelecieć. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka do końca, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika na kanale, zapraszam was na naszego Discorda i na TikToka, do których linka znajdziecie w opisie. Jeszcze tak powiem, że od teraz w poniedziałki będzie wlatywał plan tygodnia, będziecie mieli dostępny po prostu na karcie społeczności to, co będzie w danym tygodniu dostępne po prostu, w sensie jakie odcinki i tak dalej, nie? Chwilowo jeszcze to zostanie na YouTubie, ale będę już przenosił za niedługo na Discorda coś takiego, nie? Żeby tam były te informacje. Dobra, słuchajcie, dzięki za obejrzenie jeszcze raz do końca, do następnego, siema, no i cześć!